Witam wszystkich bardzo serdecznie, ze strony Weiser, witam już w 87 odcinku, albo 8, zagrajmy w Mad Blade Warband. Okej, ludziska. Ostatnio sobie zajęliśmy ostatnie miasto Krygitów, mianowicie Tulupę. Krygici już praktycznie nie istnieją. W międzyczasie, jak zagrałem, Serenidzi zajęli Nordomdirim, tak więc w miarę to jest na dobre, bo Nordle troszeczkę będą osłabieni. No i cóż, chodziłem sobie troszeczkę koło Uxhol, patrolowałem moje ziemie i wypowiedzieli mi wojnę, Rodokoje tak więc zwałem, kompanię wojenną. I idziemy na ten zamek, który jest troszeczkę właśnie oddalony, po to abyśmy go zajęli. Tak właśnie. Założono średniej wielkości oddziały wroga w pobliżu Uxhol. O mój Boże. Pewnie zaraz nie tutaj będą atakować to Uxhol. Ale szczerze mówiąc mam... Nie obchodzi mnie to aż tak w tym momencie. Ja tu zwołałem kompanię wojenną. O, już połowa moich lordów oczywiście uciekła. Bosko, yeah! O, to chodziło. Cześć. Ilu was tu razem będzie? 200. Idzie ktoś mi do pomocy? Nie idzie. Gundur. To ja mu prawdopodobnie przyznam ten zamek. Okej, robimy drabiny. Dobra. I marnit. Okej. Już? Godzina. I już! Kurczę, wieczorem będziemy atakować. No dobra. Tak więc cóż, prowadzimy żołnierzy do szturmu. I zajmujemy w międzyczasie kolejny zamek właśnie. Rodokom, tak więc bardzo fajnie. Okej, renomy dostaniemy aż 17 z tą bitwę. Nie jest to mało, na pewno. Teraz jak nagrywam to, to jest mecz polski. Obejrzałem do 38 minucie. I co się okazało? Słowacja prowadzi 2-0. Z Polską, tak więc wyłączyłem telewizor, przyszedłem nagrywać pierdziele, nie będę się denerwował jak nasza reprezentacja Polski gra tak chujowo, to ja mam za przeproszeniem kurwa wyjebany na taki mecz. No i nie obchodzi mnie to. Już raczej przegraliśmy ten mecz. Tak więc strasznie dużo naszych tutaj ginie i to mi się nie podoba. Z każdej strony do nas strzelają. On tutaj ma w tym zamku Nordów, tak więc... troszeczkę dostaniemy po ryju, nie powiem. A właśnie, ja sobie wziąłem z Suno specjalnie do oblężenia dużo Nordów. Znaczy nordyckich... Przepraszam, nordyckich huskarzy. Tak właśnie. Tak więc jest w miarę spoko. Wygląda w miarę dobrze, pójść to obnażenie. Dobra panowie, szybko przypuścił tutaj na te mury, bo chcę się zająć wieżami po bokach. Okej. Chcę wejść. Dobra, wchodzimy. Robimy rozpieprz. Robimy rozpieprz i rozpiździel. Dobra, Weiser wchodzi. U zamku ginie. Ała, cześć. Dobra. Okej. Nie zdążę się obronić. No i teraz tylko jego. Czekajcie sobie troszeczkę, grę przyciszę. Dobra. Okej. Dobra, teraz tylko wystarczy, że będziemy ich wyrzynać po kolei. No właśnie. Czy ktoś jest na tej wieży, czy nie? To jest dobre pytanie. I chyba ktoś jest, bo kogoś tutaj słyszałem. Nie, zdawało mi się. Okej, no to... W takim razie idziemy. Dobra, mury już zdobyliśmy. Tam nadchodzi wsparcie przeciwnika. Aha, oni do nas z dołu strzelają. O nie, tędy nadchodzą, okej. Spoko. Nordowie kontra Nordowie. Tam Marnit ma pewnie jeszcze trochę dużo swadniańskich ludzi. Spoko, tak więc... Nie, oni stamtąd odchodzą, ale z dołu też przychodzą. Czyli, że biorą nas od dwóch stron. No dobra. Okej. Tędy raczej nie przejdę, a tam tak ten gościu, hardcore, nie będę las na pewno. No właśnie, bo to go czeka. Ale tutaj idzie kilku, tak więc z nimi myślę, że będę mógł się rozprawić spokojnie. Niech tego tutaj podejdą. Widzę, że ten Gundur ma właśnie Nordów, tak więc dla niego on dostanie ten zamek. Bo on nam pomaga w bitwach. A Marnit już ma chyba jakiś tam zamek, tak więc okej, spoko. Dobra, idę tędy. Już ich jest tutaj za dużo.
Nie no, ich jest za dużo. Spieprzam stąd. Ja jeszcze kilku rekrutów zrekrutowałem, żeby nabrali mi doświadczenia lepszego. I tak dalej, wiecie o co chodzi. Najgorsze to, że oni nas z dołu właśnie wybijają, to jest dosyć smutne. Naprawdę. I nie wiem, jak sobie z tym damy radę. Znaczy, dać radę na pewno damy, ale... Pytanie, jak? Jak damy radę? Tamten nasz ginie niestety, to jest... Huskar. Kurczę. Patrzcie, jacy Huskarlowie są głupi. Wyrywają się gdzieś do przodu, latają. Oni jeszcze tam siedzą. O kurde, no to ja idę się nimi zająć. Oczywiście, że tak. Dobra, jednak Huskarlowie nie są głupi. Okej, okay, przydają się. Normalnie to robią przeciwnika jak psy. Wyczuwają ich chyba, nie? Dobra, ja się tam zajmę. No dam ich jest kilku. Spokojnie dam sobie radę. Myślę, że nawet Huskar by sobie dał radę z nim. O, to musiał boleć. Chociaż jak ten Huskar spadnie, no to... No już będzie jego problem, nie mój. I zabił wszystkich, no nie no. Głupi śmieć. No i ja pierdzielę. O, dobra. Ała. Jest świeże mięsko dla mnie. Ja. Dobra. Okej, okay. W ogóle bardzo dobrze ten zamek jest zbudowany i ufortyfikowany, jak widać. Naprawdę ładnie on jest zrobiony. Dobra. Oni mają bardziej daleki zasięg tych toporków. Bo właśnie w tym się nordowie specjalizują, tak więc... No raczej tak bezpośrednio nie walczą, mam troszeczkę utrudnione. Wow, naprawdę dużo. Wow, czy nasi właśnie giną wszyscy i nie uda nam się zająć tego zamku? Czy mi się tylko wydaje? Wow, patrzcie jak nas mało zostało. Nie. Why? Why? Czemu jest nas tak mało? Ja się pytam, dlaczego? Przecież my tu, nas było chyba z 300, a przeciwnika z 200 zaledwie. Mieliśmy to wygrać, spokojnie. Naprawdę. Wow. A, bo nasi się pobagowali. A, jakby to było, gdyby się nie pobagowali. Wow, przeciwnika jest naprawdę... My się rozdzielamy i dlatego tak giniemy. No jest niefajne, naprawdę. No jest straszne wręcz. Wow. Ja tak nie chcę. Dobra, idziemy na plac boju. Dobra. Wow. Zamieszki jak kibole normalnie w Warszawie. Sobie, no dobra, to byli patrioci. Patrioci to byli. Dobra. Na schodach kilku się zablokowało. To dobrze. Dobra, jednak nie było. Skupili na mnie ogień. No w sumie dobra, części dobrze, bo nie będą na moich ludziach skupiać ognie. Okej, no to z tym się zgodzę, że po części jest to dobrze. Ale po części i nie, bo są nowi wrogowie. Ja są z pieprzem, nara. Siema, nara, pa. O, jeden na schodach jest w ogóle. To on jest mój, on jest mój. Zostaw go. Jest moje mięszo. Mięszo jest moje. Kto to jest? Piechur, pewnie go zabije. Mój, mój. Yeah. Doświadczenie. Panowie, szybko. Wsparcie potrzebne. To elitarne, nie byle co. Co tu idzie? Saranit, noob, saranit, noob. No i nordowie, to już lepiej. Dobra, wybili tamtych. Niestety, będziemy mieli bardzo duże straty. Będziemy na stratach. To będzie niefajnie. Mam nadzieję, że jest tutaj przynajmniej z 100 więźniów jakichś porządnych. Bo takowi by mi się przydali. Nie powiem, że nie. Nie powiem, nie powiem. Dobra, idę chyba na plac boju. Iść czy nie iść? Nie idę. Idę tutaj na dół. Ginąć! Wszyscy gincie.
Dobra, dostał bułę w łeb, ładnie, okej. Chodzi wsparcie, to jest akurat niefajne. Bo i nas tutaj wybiją, bo my na dole akurat przewagi czerni nie mamy, ale na murach już tak. No, wybijają nas, dobra. Wow, naprawdę ciężki pojedynek, wyrównany, bardzo wyrównany. Nawet nie wiem, czy nam się uda to zająć. Jest dobre pytanie. Jest naprawdę dobre pytanie. No, naszych wybijałem jak... jak mrówki. Wow, przegramy to, naprawdę. My to możemy przegrać. No for fuck's sake. End of give fuck me. No patrzcie, jak naszych tu zabijają ładnie. No patrzcie. Spoko. Wow. Dobra, czyli prawdopodobnie przegramy to oblężenie niestety i mnie mogą wziąć na niewoli, tak więc... No nie powiem, żebym się z tego powodu jakoś cieszył. Dobra, spierdalajcie stąd. Kurwiłem się troszeczkę. Nie będę się dawał tym śmieciom. Wypierdalaj z tą swoim gównem. Gin! Chuju głupi. Nie, się wkurwiłem, nie kurwa. Ja idę na pierwszy ogień. Mam to w dupie. Wyjebane. Wyjebane po całości. Wypierdalaj. Nie, takie suki nie będą tutaj miały nade mną przewagi. Raczej szybko niech giną. Ja się takim śmieciem nie będę dawał. Jest jaj, naprawdę. Nie ma co. Chodźcie do mnie, zobaczymy czy tacy cwaniacy będziecie, no chodźcie. No, od razu nie idą, bo się boją, kurde. Głupie śmiecie. W dupę sobie tym oszczepem rzuć. Kurde no, naprawdę. To jest jakaś parodia, że oni są tak silni. Naprawdę bardzo... Zamek niby, że taki oddzielony na skraju. A naprawdę bardzo dobrze broniony. Nie podoba mi się to. Dobra, wybijamy. Dobra, udało nam się to zająć. Jednak wygraliśmy, ale cudem, naprawdę. Będę miał pewnie ze 100 ludzi na bank zabitych. No to nie wróży nic dobrego. Będę musiał rekrutować rekrutów. A oni są słabi, będę musiał czekać, aż się awansują, tak więc to nie będzie fajne. Ale mówi się trudno. No, 84. No, niewiele więcej się pomyliłem. No dobra. Okej, za to jest troszeczkę tutaj właśnie... właśnie ludzi. I mogę już mieć 193 ludzi. Fajnie. Bandytów? Kurde, nie chcę bandytów. To jest gówno. Bandyci to gówno. Nie lubię ich. Śmierdzą. Dobra, biorę jak leci, byle nie bandytów. Plus Karlów. Wszystko! Jeździec. Dobra, rekrut niech będzie. Nie będę taki wybredny i chamski. Bandytów wiem, nie chcę bandytów. Zwłaszcza górskich, bo to są rodokowie. Dobra, niech będzie to najeźdźca. Trochę farmerów, chłopek, obrońców obozu, no i dobra. Wszystko. Ale mnie oczy szczypią. Ja pierdzielę. Tutaj nic nie chcę. Okej. Tak więc. Ile tu jest kandydatów? Ja pierdzielę. Lord Gundur. Dla ciebie należy ten zamek. Pilnuj go w miarę sensownie. Chroń go. Przy okazji ma fajny herb. Marnit! Kończymy kampanię wojenną. Kończymy na razie kampanię wojenną, a ja myślę, że skończę z wami odcineczek. Tak więc cóż, ja poza odcinkiem oczywiście połażę tutaj, powybijam kilku rodoków pewnie i w kolejnym widzimy się, jak będziemy następny zamek atakować. Prawdopodobnie.
Zaraz sobie opiszemy jeszcze cel w tym odcinku, co będę chciał zaatakować. Prawdopodobnie któryś z tych zamków, z tych dwóch. W sumie któryś z tych zamków w następnym odcinku. I może jak zdążymy, to w następnym odcinku jeszcze jeden zamek, będę chciał te dwa zamki na pewno zająć. A jak nie zdążę, to w kolejnych, prawda? Te dwa zamki na pewno będę zajmował. Potem ten. No i tak mało będziemy ich tutaj tak przez środek się wyżynać. Aż zdobędziemy potem to wszystko, ten cały półwysep, że tak to nazwę. Potem to wybijemy. No i potem będziemy mieli wojnę albo z... w międzyczasie, albo z Serenidami, albo z Nordami, czego bym nie chciał. No, tak jak już mówiłem, się z nami żegnam, trzymajcie się, no i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!